Witamy serdecznie i zapraszamy Was na przegląd sierpniowej oferty PS Plus. Road Not Taken to gra, którą ciężko opisać jednym zdaniem. Inspiracją dla niej był wiersz Roberta Frosta z 1920 roku o tym samym tytule. Jej obecność w PS Plus to równocześnie jej premiera na PS4. Główną myślą przewodnią tego osobliwego tytułu to życie i strata oraz podejmowanie trudnych decyzji. Wcielamy się tutaj w rolę czarodzieja, który zostaje wysłany przez mieszkańców wioski do magicznego lasu, aby uratować odcięte przez śnieżycę dzieci. Na każdy z poziomów mamy ograniczony zasób energii, więc trzeba mądrze kierować bohaterem. To, co zasługuje tutaj na uwagę, to bardzo oryginalny styl graficzny oraz to, że poziomy są generowane losowo, co oznacza, że w każdym momencie gra może nas zaskoczyć czymś ciekawym, a kolejne podejście do niej nigdy nie będzie takie samo. Co ciekawe, główny bohater się starzeje do momentu, aż nie będzie mógł kontynuować swojej przygody. Polecamy sprawdzić ten osobliwy tytuł. Fez to nazwa osobliwej czerwonej czapki z frędzelkiem. W tym przypadku jednak mamy do czynienia z jedną z najbardziej cenionych gier indie ostatnich lat. Celem tej zręcznościowo-logicznej produkcji jest uratowanie świata przed zagładą. Aby tego dokonać, musimy kompletować specjalne sześciany, dzięki którym otwieramy kolejne przejścia i etapy. To, co jest unikalne, to forma rozgrywki. Gra toczy się bowiem w dwóch wymiarach, jednak teren, jak widać, jest trójwymiarowy, co pozwala dość ciekawie manipulować światem. Przy okazji gra jest napakowana masą sekretów oraz stanowi całkiem spore wyzwanie, zwłaszcza jeśli polujemy na platyny. Serii Crysis raczej nie trzeba przedstawiać fanom PlayStation. Tym razem do członków PS Plus trafia jej trzecia odsłona. Jeśli pamiętacie, zajęliśmy się już szerzej tym tytułem w 10 odcinku PS TV. Dla przypomnienia, wcielamy się ponownie w proroka. 24 lata po wydarzeniach z części drugiej, Nowy Jork za sprawą skorumpowanej organizacji CEL został przykryty megakopułą, a my ruszamy, aby dowiedzieć się, o co właściwie chodzi. Przy okazji zmniejszamy ilość wrogich jednostek, kosmitów, postrzelamy także sobie z nowego, super fajnego łuku. A jeśli to za mało, można także wskoczyć w tryb multiplayer, który oferuje całkowicie nowe dla serii tryby rozgrywki. Świetny tytuł, jeśli lubicie tego typu strzelanki. Proteus jest bardzo specyficzną produkcją. W grze głównym celem jest eksploracja świata. Trafiamy na wyspę i musimy ją zwiedzić. Gdy przemieszczamy się wśród drzew, pagórków czy też innych dziwnych lokacji, wtóruje nam klimatyczna muzyka oraz ścieżka dźwiękowa, która zmienia swe brzmienie wraz z klimatem otoczenia. Wyspy nigdy nie są takie same, gdyż są one tworzone losowo. Trudno jednoznacznie określić wrażenia płynące podczas zabawy. Ewidentnie jednak gra ma coś w sobie, gdyż spotkała się z bardzo dobrym i ciepłym przyjęciem zarówno krytyków, jak i u graczy. Idealna pozycja na odstresowanie się po kolejnych deathmatchowych sesjach. LEGO i Harry Potter to kombinacja, która nie mogła się nie udać. Fani tematu zapewne już wiedzą, o co chodzi, jednak przypomnijmy, o co wielkie halo. Druga część klockowego Harry'ego Pottera skupia się na wydarzeniach ukazanych w trzech ostatnich książkach o młodym czarodzieju. I naturalnie dość wiernie przedstawia to, co mogliście przeczytać lub zobaczyć na filmach. Zabawa jest typowa dla serii, czyli głównie niszczymy, budujemy oraz zbieramy wszędzie porozrzucane klocki LEGO. Lubicie Harry'ego Pottera, lubicie LEGO, polubicie i ten tytuł. Być może mieliście kiedyś do czynienia z prezentacjami bazującymi na wykresach i tabelkach, ale na pewno nie w takim wydaniu jak w Metrico. Ta gra logiczna, wykorzystująca do sterowania wszystkie dobrodziejstwa PS Vita, będzie dla każdego umysłu nie lada sprawdzianem. Zagadki logiczno-zręcznościowe oraz bardzo fajna oprawa muzyczna, świetny tytuł w podróży lub w pracy, znaczy w trakcie przerwy w pracy oczywiście. Wszystkie te tytuły będą dostępne do ściągnięcia już od 6 sierpnia. Przypominamy, iż członkostwo PS Plus co miesiąc daje Wam dostęp do łącznie 6 tytułów na 3 platformy PlayStation, zniżek w PlayStation Store oraz w przypadku PS4 dostęp do rozgrywki multiplayer, co wraz z nadchodzącymi tytułami ma niebagatelne znaczenie. Z kolejnymi ofertami PS Plus wracamy za miesiąc. Do zobaczenia!